Ten wrak DU na parkingu przy ulicy Moniuszki w Katowicach stoi już od dawna. Takich samochodów na śląskich ulicach jest jednak znacznie więcej. Bardzo przeszkadzają, po prostu zajmują miejsce, gdzie można by było zaparkować. Wygląda to nieestetycznie, no i w ogóle jak taki jeden wielki śmietnik. To auto już tutaj stoi z tego, co wiem, bardzo długo i nikt z tym nic nie robi, a to moim zdaniem no, bardzo psuje ogólnie wizualny wygląd miasta i tak jak mówię, zagraca, tylko zajmuje miejsca gdzieś, ktoś inny by sobie mógł zaparkować. Usuwaniem wraku z ulic zajmuje się policja i straż miejska. Samochód może zostać wywieziony z kilku powodów. Jeśli stwarza zagrożenie w ruchu, jeśli nie ma tablic rejestracyjnych albo wyciekają z niego płyny eksploatacyjne. Jest jeszcze jedna możliwość, choć wiele zależy od interpretacji. To sytuacja, w której samochód wygląda na nieużywany od dłuższego czasu. Tylko w ubiegłym roku strażnicy miejscy z Katowic mieli 114 zgłoszeń o wrakach i odholowali 51 pojazdów. Podejmujemy najpierw działania związane z tym, że docieramy do właściciela tego samochodu. I tu w kilkudziesięciu ponad przypadkach w ubiegłym roku już sama taka interwencja spowodowała to, że właściciele tych samochodów albo osoby przez nich upoważnione te samochody zabierały i zwalniało się kolejne miejsce parkingowe. Odholowanie samochodu o masie do 3,5 tony to koszt 143 zł. Do tego trzeba doliczyć 22 zł za każdą rozpoczętą dobę postoju na strzeżonym parkingu. Rekordziści w Katowicach są już zadłużeni na ponad 16 tysięcy złotych. Jeśli w ciągu 6 miesięcy właściciel nie odbierze pojazdu, wówczas przechodzi on na własność gminy.